Hello guys, słuchajcie, Zebach z tej strony, witam cieplutko. Słuchajcie, jeszcze chciałem dodać dwie gitary do tego naszego butiku z gitarami, więc tam były trzy gitary, była elektryczna, akustyczna, klasyczna. I jeszcze w tym odcinku dodamy sobie gitarę elektryczną hollow body i dodamy gitarę elektroakustyczną, więc tu wiecie, już będę gadał, no to będzie nieciekawie dość, nie będzie mniej słuchania, ale więc to jest gitara, wiecie, to jest gitara, dla mnie gitara jest wielkiej urody, tak, jest śliczna jako instrument, jest śliczna, prawda, śliczne narzędzie. Z tym, że od razu, słuchajcie, nie zazdroście mi tego, bo uroda tej gitary nie idzie w parze z jej możliwościami, prawda? Więc główny zarzut, jaki mogę dla niej tu, prawda, zarzucić, przepraszam, mi się język plącze, brakuje mi słów, że ona nie spełnia moich oczekiwań, ona nie jest jazzowym brzmieniem, a powinna być, tego typu gitara z tak grubym body, prawda, powinna brzmieć, nie jest. Może nie jest dlatego, że to jest tylko Glenn Burton kompania. Słuchajcie, perełką w tej klasie jest oczywiście Les Paul, z tym, że $12,000. Tam na pewno brzmi bardzo jazzowo. Ten niestety Glenn Burton nie. I słuchajcie, więc to jest jeszcze kolejny typ gitary. Hollow body. Hollow body, co jest hollow body? Więc hollow znaczy pusty. Body, wszyscy wiemy, co jest body. Ona jest pusta w środku. Ona jest zrobiona w taki sam sposób jak gitara akustyczna, z tym, że ma zamontowane przetworniki jak w gitarze elektrycznej, prawda? Jeszcze może wróćmy. Więc to, co grałem, ja grałem na tym od tego. Posłuchajmy, jak brzmi ten od neck. Bardziej jazzowy, prawda? Może powinienem zagrać ten test na tym od Neka, prawda? Więc słuchajcie, ona ma ten element jazzowy, z tym, że ja oczekiwałem więcej, prawda? Słyszymy, to jest taki jazzy gitar. Ja nie gram jazzu, więc nie będę tu się wygłupiał, prawda? I to jest hollow body, więc może powiedzmy sobie, prawda, więc puste w środku, ma założone dwa przetworniki, słuchajcie, te przetworniki siedzą tylko tu na tej płycie czołowej, ta płyta jest ile tu, do 4-3 mm ma, prawda, ona jest pusta w środku i teraz tak, ponieważ to wszystko jest w środku puste, więc nie możemy tu, wiecie, założyć bridge, przyczepić do niego struny w tym miejscu, bo wtedy cała płyta pójdzie, wiecie, out. Struny wyrwą to drewno cienkie. Więc tu stosuje się rozwiązania tego typu, prawda? Rozumiecie już? Tu jest tylko leciutki mostek, opieramy o nim struny i cała siła strun, cała, prawda, jest tutaj, na końcu. Tu pewnie jest jakieś wzmocnienie jeszcze, prawda? Rozumiemy tę sprawę. Nie możemy tu, prawda, wbić mostka i założyć do niego strun, bo nam wyrwie płytę czołową. I teraz to tak jest w tym, w hollow body, z tym tailpiece, z tym ogonem, prawda, gitara jest. Jeżeli jest jeszcze jeden typ gitary semi-hollow, pseudopusty, prawda, więc tam ta gitara semi-hollow ma tu wstawiona solid wood piece, wiecie, lite drewno, więc wtedy jest łatwo zamontować, prawda, bridge bez tego ogona się robi gitary już wtedy i tak dalej. Tu wszystko ma tradycyjnie, prawda, jak elektryczna. I co jeszcze? No to chyba tyle, prawda, więc to jest taka gitara do tego butiku naszego. Gitara prześlicznej urody, naprawdę jestem, wiecie. No, ale jeśli chodzi o te możliwości jako instrument, jestem lekko rozczarowany, prawda? Chociaż może, czy to jest jazzy? Moje
może jest jazz. Słuchajcie, ja tu nie mam żadnego EQ, nic. Ja jestem w tej chwili na interfejsie. Mam bezpośrednio do interfejsu włączoną tę gitarę. Więc tak to brzmi. Więc kolejną gitarą to była gitara Hollow Body Guitar. Następną gitarą, którą poznamy sobie bliżej, będzie gitara elektroakustyczna. Ok, już chwileczkę, ja muszę tu sobie poprzestawiać urządzenia. Za chwilę wrócę do was. I słuchajcie, ostatnia gitara. Gitara elektroakustyczna, prawda? Bardzo przyjemnie mi zabrzmiało, wiecie, po tamtej Hollow Body. Więc tak, ja wiecie, często gram na tej gitarze, widzicie ją w tych filmikach, w lekcjach, ale tam wiecie, widzicie tu, nie wiecie co się dzieje tutaj, więc to jest gitara elektroakustyczna. Tu gdzie jest ten, wiecie, gdzie się pasek zakłada, wkłada się przewód. Normalnie jack, ona jest tak zrobiona. I wiecie, któregoś dnia jakoś, wiecie, ja coś tu robiłem i wyjąłem ten plastik, no, ten podstrunnicę i zauważyłem, że w tym miejscu, w tym rowku leży leży kawałek takiej blaszki miedzianej, wiecie. I ja myślę, że ta blaszka jest źródłem tego właśnie, prawda, przetwornika, jest centrum tego przetwornika. I to jest jakoś tak zrobione, że ta blaszka przenosi te drgania, czy jakoś. Ja się nie znam. To się to piezoelektryczne nazywa, wiecie. Ja nie jestem taki techniczny. Gitara dla mnie ma grać, prawda? Więc to jest tu coś tutaj, ta miedziana blaszka i tu się włącza i ta gra. I ta gitara gra. I słuchajcie. Więc ja jestem bardzo niepocieszony, jak ta gitara gra z tego przetwornika, wiecie. Tu po tej Hollow Body mi się wydaje, że to teraz dość pozytywnie, ale wiecie, tak jak bardzo często to jest bardzo, bardzo taki nieładny sound. W tej chwili co my mamy? My mamy wejście do interfejsu prosto, bez niczego. Wiecie, to ona tak sobie brzmi. Czy to jest ładne? Oj tak, wiecie, kiedyś miałem, bo byłem bardzo uprzedzony, ona brzmiała fatalnie na tym przetworniku. Teraz jest dość fajnie, z tym, że słuchajcie, od razu ważna sprawa, ja robiłem przerwę, prawda, bo musiałem podnieść poziomy na interfejsie, wiecie, bardzo, bardzo znacznie, w tej chwili prawie na 75% ja mam gain. Na interfejsie otwarte wzmocnienie, żeby ten sygnał mieć, wiecie. Prawda? Żebym on się nagrał z przyzwoitym poziomem. Więc z tym się wiąże to, że trzeba bardzo podkręcić na interfejsie, prawda, ten sygnał. I więc to taka sprawa. No cóż, to jest Yamaha Storia. Storia, tak. Kilka słów, żadnych problemów z tą gitarą nie ma. Wiecie, except właśnie tego, że czasami te brzmienie z tego przetwornika jest bardzo, bardzo słabe. Aha, i słuchajcie, jak ta gitara się zachowywuje? Proszę zwrócić uwagę. To jest czysty i teraz ona ma te same wszystko, co gitara elektryczna. Zwróćcie uwagę. Ja teraz zabiorę bypass i będzie jakiś efekt. Prawda? Czyli cokolwiek nie włączycie na niej, czy włączycie do dużego pieca, zrobicie heavy metal, ta gitara zrobi, ta gitara zagra wszystko. Prawda? Prawda? Rozumiemy tę sprawę? Czyli jak ktoś chce bardzo na upartego
z gitary elektrycznej, z gitary akustycznej mieć również gitarę elektryczną, słuchajcie, proszę uważać, słyszeliście, to gitara elektroakustyczna zrobi wam w gruncie rzeczy to, co gitara elektryczna. Oczywiście to nie będzie dokładnie to, ale bardzo, bardzo duża namiastka tego będzie szła z gitary elektroakustycznej, prawda? Tu mam. I słuchajcie, jest jeszcze taka sprawa, więc w tej chwili ja jestem tylko na bezpośrednio na interfejsie. Więc ja tam, wiecie, ona czasami źle brzmi. Nie wiem, to dzisiaj mi dobrze brzmi, nie wiem. Jestem zadowolony, ale jeszcze chciałem tu zwrócić uwagę. Słuchajcie, więc ta sprawa jest problematyczna dość, jak gramy z tych przetworników. Więc dlatego również, uwaga, słuchamy, dlatego również są wzmacniacze akustyczne. Specjalnie skonstruowane po to, aby nagłaśniać tego typu gitary. Aby podłączyć tę gitarę do wzmacniacza akustycznego. Ten wzmacniacz akustyczny jest przypreparowany pod kątem gitary akustycznej, ok? Więc Fishman, to jest the, prawda, żaden tam inny. Tak samo jeśli już chcemy gitarę elektroakustyczną, to słuchajcie, nie ten tu jakiś ten przetwornik w mostku piezoelektryczny, czy nie. Tutaj ma być system Fishmana, tu się wycina gitarę, są wszystkie urządzenia do systemu, żeby gitarę nagłośnić stąd, wiecie. Więc Fishman, ewentualnie Taylor. Fishman, jeżeli szukacie gitary elektroakustycznej, za dużo gadam, przepraszam. Więc tak, jeżeli chcecie mieć w gitarze system. I słuchajcie, ja mogę to włączyć, ten przewód, prawda? Mogę pójść na piec duży, mogę pójść na pieca Marshalla, wiecie, ale Marshall jest elektrycznym piecem, więc on mi nie zrobi tak, jak mały piecyk akustyczny do gitary akustycznej. Są takie, prawda? Fishman właśnie mówię. Więc na Marshallu, jak ja włączę, już nie będę robił dzisiaj. Więc ja wtedy muszę długo kręcić EQ, żeby mieć taki dźwięk z tej gitary, żeby mi przypominał naturalną, akustyczną gitarę, wiecie. Więc ja za to winię te przetworniki, te tutaj. To, ja nie wiem, to piezoelektryczny się nazywa, prawda? Że one ciężko oddają naturalny, akustyczny sound tej gitary. To ginie przez to, wiecie. Właśnie mówię, jeżeli zrobicie tu Fishmana macie, to macie gwarantowane. Jeżeli podłączycie jeszcze tę gitarę do akustycznego pieca, jesteście dalej akustyczni z gitarą akustyczną, która brzmi głośno. Prawda? Więc takie miałem uwagi jeszcze odnośnie gitar. Nie będę już gadał więcej, bo za dużo już. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj. Take care, guys. Mam nadzieję, że będziecie troszeczkę teraz bardziej wiedzieli więcej. Ktoś tam chciał kupić gitarę, więc będzie wiedział, co oczekuje, prawda, z każdego typu gitary. Dziękuję za wasz czas. Dziękuję za uwagę. Zeb Bach był tutaj. Take care, guys. Bye, bye. See you soon.